Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w sadzie w Lipowej. Początek czerwca, 1 czerwca. Dzisiaj jesteśmy z Piotrem. Piotr Zieliński, Michał Pniak. Tak nietypowo, w dwójkę. Chcieliśmy powiedzieć Państwu trochę o tym, co tutaj było robione, co powinno być zrobione, co jeszcze będzie robione. Sad jest nietypowy, bo to nie jest sad ekologiczny, ale produkcja bez pozostałości. Znaczy jest w konwersji. Czyli początek? Początek już jest do ekologii, także robimy wszystko metodami ekologicznymi. Czyli wszystkie zabiegi do tej pory robione i w przyszłości będą robione środkami biologicznymi. Powiedz Piotrze, jakie to jest duże przedsięwzięcie? No, przedsięwzięcie jest ogromne. Sad, jak myślę, na skalę Polski, ale i Europy jest dość duży, bo cała powierzchnia gospodarstwa to jest ponad 180 hektarów. Sad zajmuje nieco ponad 150 hektarów, także wyzwanie do ochrony, zwłaszcza metodami ekologicznymi, jest dość duże, ale jak widać po drzewach, niewiele odbiega to od konwencjonalnych sadów, także myślę, że poza wyzwaniem dajemy radę to utrzymywać. Na razie to dobrze wygląda rzeczywiście, ale tak jak mówiłem, jesteśmy na początku czerwca, ten rok jest dość nietypowy, ale tutaj wieszałeś pułapki, bo właśnie za chwilę trzeba się spodziewać, że będzie trzeba robić zabiegi przeciwko owocówce jabłkóweczce. Tak, tu jest. Ile tutaj powiesiłeś? Tu jest powieszone na tej powierzchni tych sadów powieszonych jest 20 pułapek na owocówkę i widać już, potem pokażemy inne pułapki, widać, że i to jest bardzo ważne przy zwalczaniu owocówki, ponieważ w obrębie, to jest oczywiście duży sad, ale jeśli chodzi o odległość, to nie jest jakaś strasznie duża odległość, a mimo to na poszczególnych pułapkach jest dość duża różnica, jeśli chodzi o odłowy motyli. I to tylko pokazuje, że kluczowe w skuteczności zwalczania owocówki jest sygnalizacja. No, dokładnie. Tutaj myślę, bo to jest w jednym kawałku rzeczywiście wszystko, ale teren jest taki zróżnicowany. Tak, są wzniesienia, są dołki i to też już pokazuje, że te loty mogą być nierównomierne, także jak komuś by się wydawało, że na takiej powierzchni, bo mówię, odległość nie jest aż taka duża, powiesi sobie dwie, trzy pułapki albo nawet jedną, żeby sobie zajrzeć, no to jest w głębokim błędzie i może być nieświadomy, że będzie miał potem uszkodzenie. No dokładnie, to nie jest miarodajne. Tutaj mamy akurat pułapkę Sprinsa, który jest po drugiej stronie. Tutaj mamy Mutsu. Gdzieś tam kawałek dalej są inne odmiany. I pamiętajcie o tym, że odmiany też mogą być bardziej preferowane lub mniej preferowane przez owocówkę. I na tak dużym obszarze owocówka jest takim lokalnym szkodnikiem. Ona, jak będzie preferowała jakąś odmianę, to na niej będzie trochę więcej. Na sąsiedniej działce, na sąsiedniej odmianie może być ich mniej. Dlatego ważne jest, żeby rzeczywiście monitorować przy użyciu nie tylko pojedynczych pułapek, tak jak Piotr mówił, tylko żeby równomiernie rozmieścić na różnych kwaterach trochę więcej i wtedy daje nam to obraz. No albo korzystać z jakichś tam doradztwa, sygnalizacji czyjejś, czy jakichś automatycznych pułapek. I teraz co? Pewnie będzie za chwilę trzeba robić zabiegi. Do czego się przymierzasz? Do zabiegu, czy generalnie do szeregu zabiegów preparatem Madex. To jest preparat wirusowy. Ja go stosuję już od kilku lat i to jest preparat bardzo skuteczny. Myślę nawet, że porównywalny z preparatami chemicznymi albo lepszy, ale warunkiem, to powiedzieliśmy wcześniej, skuteczności zabiegu jest nie sam zabieg, tylko pierwsza sprawa to jest technika wykonania zabiegu, ale trzeba zacząć od monitoringu, potem preparatu i techniki wykonania zabiegu. Jak te trzy elementy do kupy złożymy, to mamy skuteczną ochronę przeciwko owocówce. No dokładnie, tutaj ten termin wykonania zabiegu, pamiętacie, wspominałem w zeszłym roku, jeśli ktoś oglądał filmy, jak wyliczyć ten moment tej czarnej główki, bo pierwszy zabieg jest kluczowy zresztą. W okresie czarnej główki, który jest a potem, potem kolejny, ale to jest kluczowy zabieg, który potem nam determinuje, myślę, presję na resztę pierwszego pokolenia i na drugie. Dokładnie. No i potencjalne uszkodzenia, oczywiście, jak nie trafimy, co też nie jest takie łatwe. Tak. No jak tą czarną główkę, przypomnę krótko, 90 stopni od dni, od momentu, kiedy odławiają się pierwsze osobniki do pułapki przez dwa kolejne dni, to jest 2-4, jeśli zaczynają się od około 2 owadów odławiać przez kolejne 2 dni i jeśli temperatura po południu w okolicy godziny 17-18 jest około 17 stopni. To są bardzo dobre warunki do tego, żeby samice zaczęły składać jaja. Dokładnie. I liczymy 90 stopni o godzin
ze średniej temperatury dobowej, odejmując 10 stopni, czyli zero fizjologiczne, czyli tą graniczną temperaturę dolną od właśnie tej średniej dobowej. I sumujemy poszczególne dni. I jeśli wyjdzie 90 stopni dni, wtedy w okolicach tej temperatury wykonujemy zabieg pierwszy na czarną główkę. Jeśli chodzi o owocówkę jabłkóweczkę, to jest to szkodnik, który ma dwa pokolenia i później na drugie pokolenie też warto stosować pułapki feromonowe. Też można wyliczać z tej sumy temperatur efektywnych, ale warto mieć stację meteorologiczną też lokalnie, tak, prawda? I tutaj mamy taką stację, także też się posiłkujemy tymi danymi z tej stacji. Pamiętajcie, im bliżej stacja lokalizacji sadu, tym bardziej precyzyjne będą dane. Też możemy opierać się na prognozach, więc albo korzystamy ze stacji, albo może właśnie z firm doradczych, które dysponują takimi danymi. Czyli co? W zasadzie owocówka, pewnie można się spodziewać, że przy prognozach pogody, które będą, to... No koniec przyszłego tygodnia. Prawdopodobnie. No jeszcze zobaczymy, bo to też ta pogoda jest dość trudno w tym roku przewidywalna, ale załóżmy, że się sprawdzi, to myślę, że po lotach tych modyli ja zaczęły latać, bo też widzimy. Tak, świeże tutaj mamy świeże. Pułapki wiszą już dość długo, bo myślę, że no blisko 2 tygodnie, ale odłowy zaczęły się kilka dni temu, pojedyncze sztuki. Także jeśli się pogoda utrzyma, myślę, że pod koniec tego przyszłego tygodnia będzie pierwszy zabieg, no a potem w zależności od pogody kolejne. I też tych kolejnych zabiegów też jest uzależnione, jaka będzie presja i jaki będzie przebieg pogody, czy lot jest wydłużony, czy nie, bo to też w zależności, czy te 3 połówki zrobimy, czy 2, czy tak. Drugi zabieg pełną dawką. Cała strategię musimy oprzeć o tym, w zależności od tego, ile tych motyli będzie, jaka jest presja. No dokładnie. No ale załóżmy, że presja będzie, także tych zabiegów musimy kilka wykonać na pierwsze pokolenie. No i myślę, że też ochrona pierwszego pokolenia, czy przeciwko pierwszemu pokoleniu, będzie determinowała też presję na drugie. No dokładnie. Pamiętajcie, że zabiegi między pierwszym a drugim, ewentualnie trzecim, ten odstęp przy Madexie, liczymy w ten sposób, że wyliczamy ten interwał co 8 w pełni słonecznych dni. Jeśli jest połowa dawki, to ewentualnie możemy troszeczkę przyspieszyć, ale to jest taki generalny, czy główny wyznacznik, 8 w pełni słonecznych dni i powtarzamy zabieg. No, mogę powiedzieć na przykład z doświadczenia poprzedniego roku, w ogóle w ostatnich latach ochrona przed owocówką jest dość trudna, z uwagi na to, że problem jest z wyznaczeniem tego pierwszego terminu, bo ten maj jest dość taki skomplikowany i ciepły, i zimny. Stąd w tamtym roku mieliśmy problemy z jakimś w miarę zbliżonym wyznaczeniem tego pierwszego zabiegu. Dlatego tych zabiegów połówkowych musiało być aż 3. I widać też, że jak ktoś nie wykonał tego trzeciego zabiegu, to efekty były potem w lipcu już na zawiązkach dość widoczne. Także w tym roku maj był generalnie chłodny, może mniej był z takimi dość dużymi skokami temperatur, ale myślę, że lot też może być długi, także 2 połówki, jedna cała dawka plus 2 połówki na pewno, a trzecią zobaczymy. Ja myślę, że rzeczywiście, bo w zeszłym roku było ciężko wyznaczyć, natomiast w tym roku też ta temperatura jest taka na granicy i pamiętajcie o tym, że jak... Ale myślę, że jest bardziej stabilna taka, nie ma takich dużych amplitud temperatur między dobami. No, pamiętam taki dzień w tamtym roku, że w czasie dnia było 27 stopni na plusie, a w nocy był przymrozek. No właśnie przy takich momentach, jak jest na granicy właśnie tych newralgicznych, czy tych temperatur granicznych, czy to do składania jaj, pamiętajcie o tym, że my wyliczamy średnią. Ten algorytm może być różnie wyliczany. Najłatwiej jest to wyliczyć po prostu sumując najniższą temperaturę dobową i najwyższą dobową, podzielić to przez 2, ale to nie jest tak do końca. Są inne algorytmy, które mogą dokładnie liczyć i może się okazać, że w takich momentach, gdzie jest temperatura na granicy, to w obrębie korony będą różnice. Wydaje nam się, że nie powinna składać jaj, nie powinna latać, a mimo wszystko ona sobie znajdzie w ciągu doby godzinkę, dwie, gdzie będzie latać, złoży jaja. Więc lepiej zrobić tak trochę bardziej zapobiegawczo, jeśli czujemy, że mogło dojść do złożenia jaj, niż za późno. Bo jeśli zrobimy za późno, to i tak będą uszkodzenia. Dokładnie. To potem tylko możemy korygować straty. Dokładnie. Ale jednak straty.
No cóż, zapraszamy do stosowania naszych środków, zapraszamy do wchodzenia na naszą stronę biokont.pl i poszukiwania informacji. I cóż, do zobaczenia przy następnej okazji. Dziękuję bardzo.